Ponownie w Elblągu jako porada TVN. Dzień dobry TVN, witamy w Elblągu. Co sprowadza Pana do naszego miasta? Rok temu, jak przyjechałem pierwszy raz w życiu do Elbląga, zresztą nawet dla Waszej telewizji i portalu wypowiadałem się na ten temat, że jestem bardzo zauroczony, postanowiłem, że muszę tu wrócić, jak będzie okazja. Trwał to rok, ale słowa dotrzymałem, ponieważ chciałem pokazać widzom, ogólnie widzom w całej Polsce, że te regiony, nie tylko Elbląg, ale także cały Zalew Wiślany, to jest piękne miejsce i że można tutaj przyjechać na weekend, można przyjechać na wypoczynek, a na pewno warto to zrobić. Także jestem tu jako dowód, żywy dowód. Co pokażecie z tego naszego regionu? Jeśli chodzi o Elbląg, bo tutaj zaczynamy w tej chwili zdjęcia, no to na pewno Starówkę, Stare Miasto, dlatego że to jest piękna rzecz i o tym każdy, kto tu mieszka, wie. Kto jeszcze nie przejeżdżał, może nie wiedzieć. Także stanęliśmy przy rzece Elbląg, żeby pokazać, że ona raz płynie w lewo, raz w prawo. Potem podejdziemy pod Piekarczyka. Zapewne uda nam się też wspiąć na szczyt Katedry Świętego Mikołaja. Mamy drona, więc też troszeczkę tutaj pokręcimy to z góry, żeby ładnie pokazać. A potem pojedziemy na Suchacz, czyli Suchacz, Kadyny. Nie wiem, czy zahaczymy mocno Tolkmicko i Frombork, ale na pewno jeszcze do Braniewa i do Starej Pasłęki chcemy się dostać, bo tam się umówiliśmy jeszcze na pana, który nas powiezie łódką, bo to będzie taki fajny obrazek końcowy. Na zasadzie, że tutaj kończy się nasza wycieczka i tu kończy się Polska, no bo tam za miedzą jest obwód kaliningradzki, ale z drugiej strony każda podróż, która się kończy, też się rozpoczyna, no i to będzie zachęta do przyjazdu ponownego. Także taki mamy plan na dzisiaj. Proszę powiedzieć na koniec, gdzie będziemy mogli obejrzeć wasz program? No robimy dla Dzień Dobry TVN, także w cyklu wakacyjnym. Nie potrafię jeszcze daty dokładnej podać, to trzeba oglądać. W wakacje Dzień Dobry TVN jest w sobotę i w niedzielę, więc na pewno będzie sobota. Ale którego lipca, no to jeszcze pewny nie jestem. Wydaje mi się, że drugi, trzeci, czyli najbliższy weekend, ale to tak ze znakiem zapytania. Najlepiej oglądać albo później na stronę zajrzeć, bo te wszystkie materiały się tam pojawiają. Także nie ucieknie to na pewno. Super, bardzo dziękujemy za informację. Dzięki bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia.